Do kolizji drogowej na skrzyżowaniu Alei Radła i Mickiewicza doszło dziś, to jest 19 grudnia, tuż po godzinie 14. Jak poinformowała naszą redakcję młodsza aspirantka Katarzyna Marczyk z Komendy Powiatowej Policji w Malborku, kierujący Seatem nie zachował należytej ostrożności i wjechał w tył Citroena. Nikomu nic się nie stało, kierujący byli trzeźwi. Dzięki kamerom tvregionalna24.pl możemy zobaczyć, jak doszło do tego wypadku.